Góralski przystanek to miejsce kaspotko się z prawdziwą góralszczyzną. To nie ino sklep z wyrobami regionalnymi, ale też wypozycalnia regionalnych strojów, komi z rękodzieła ludowego, a nada syćko miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytomy pięknie. Nowy targ, osiedle Bór 1A. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Bianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud. 600-935-876. Zadzwoń. W dzisiejszym wydaniu wiadomości. Centrum lawinowe otwarte. Rodzinna sportowa rywalizacja w Niedzicy. Wygrana w przegranej nowotarskich szarotek. Dobry wieczór, jest poniedziałek, 12 stycznia, Sabina But, zapraszam. Turystyka górska staje się coraz popularniejsza, dlatego w Zakopanem otworzono centrum lawinowe, które będzie służyć przez kolejne lata. Jest ono umiejscowione na kalotówkach, a więc blisko popularnych szlaków turystycznych. Na czym polega taki kurs i ćwiczenia w lawinowym centrum treningowym? O tym Marcin Szkodziński. Pomimo niesprzyjającej pogody w sobotę 10 stycznia na kalotówkach otwarto lawinowe centrum treningowe. Działanie centrum polega na tym, że pod śniegiem zakopane są nadajniki, w cudzysłowie ofiary lawiny. Natomiast każdy trenujący z użyciem swojego zestawu lawinowe ABC, czyli detektora sondy łopatki, może ustawić sobie trening i poszukiwać tych, w cudzysłowie ofiar, czyli nadajników, własnym detektorem. Osoby, które będą chciały nabyć nowe umiejętności lub ci, którzy chcą się doszkolić, będą mogli to zrobić pod czujnym okiem ratowników TOPR-u lub przewodników tatrzańskich. Każdy weekend, o ile oczywiście będzie śnieg, będą warunki do prowadzenia takich szkoleń. Tutaj na kalotówkach przy centrum będzie dyżurował ratownik lub przewodnik tatrzański, który poinstruuje, pokaże, o co chodzi w tym urządzeniu, jak trenować i wypożyczy taki zestaw sprzętu lawinowego. A dodatkowo w dni tygodnia, głównie w okresie ferii, będą tutaj dyżurować wolontariusze. Wychodząc w góry zestaw lawinowego ABC, w skład którego wchodzą sonda, detektor i łopata, powinny być podstawowym wyposażeniem. Niemniej jednak ważna jest także umiejętność posługiwania się tymi rzeczami. Jeśli już rzeczywiście ten wypadek lawinowy jest, no to umiejętność posługiwania się tym sprzętem jest absolutnie podstawowa, bo jeśli posiadamy sprzęt, ale będziemy się zastanawiać, jak go włączyć na przykład, jak go uruchomić, no to w tym momencie tracimy ten bezcenny czas. Czas, który dla osób przysypanych śniegiem wynosi około 15 minut. Wówczas szanse na uratowanie przysypanego wynoszą ponad 50%, jeśli nie doznał on ciężkich obrażeń ciała. Po upływie tego czasu szanse na przeżycie drastycznie spadają. Co zrobić, aby nie dać się przysypać, gdy schodzi lawina? Pomóc w tym mają nam plecaki ABS. Odpalane poduszki powietrzne szybko napełniają się powietrzem, dzięki czemu osoba porwana przez lawinę ma utrzymać się na powierzchni. Który z tych elementów wyposażenia najlepiej nas zabezpieczy? Najważniejszą sprawą to jest umiejętność unikania sytuacji, które doprowadzą do wypadku lawinowego. Czyli znajomość zasad poruszania się w zimie w górach. To jest najważniejsza sprawa. Dlatego zachęcamy wszystkich miłośników górskich wędrówek do poszerzania swojej wiedzy na temat zimowych zagrożeń w górach oraz treningu na lawinowym centrum w Tatrach. W minioną niedzielę na hali sportowej w Niedzicy odbył się pierwszy piknik rodzinny, na którym świętowano 4-miesięczną działalność amatorskiego klubu piłkarskiego zrzeszającego najmłodszych mieszkańców gminy Łaprze Niżne.
Sportowa zabawa na hali zrzeszyła dzieci należące do piłkarskiej szkółki KS Nidzica, która działa od września tamtego roku. Dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy czynnie działają i dbają o rozwój klubu. Podczas pikniku odbyły się zabawy nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Dzisiaj spotkaliśmy się na hali w Nidzicy, ponieważ robimy takie małe święto. Po 4 miesiącach robimy pierwszy rodzinny piłkarski piknik. Stąd zawodnicy mali, których tutaj widzimy za nami, będzie rozgrywane wiele konkurencji sportowych. Klub działa dzięki inicjatywie księdza tutejszej parafii i rodziców, którzy chętnie włączyli się w to przedsięwzięcie i zapisali swoje pociechy, gdyż ważne dla nich jest to, aby treningi odbywały się jak najbliżej ich miejscowości. Akcję wspiera również wójt gminy Łaprzeniżne, który zachęca dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Nidzica jest oddalona od Nowego Targu 20 parę kilometrów i gdyby nie ta inicjatywa podjęta tutaj jakimś wysiłkiem rodziców, no to byłoby to bardzo uciążliwe dla rodziców dowozić dzieci do Nowego Targu. Za wszelką cenę musimy dać dzieciom alternatywę dla multimediów, dla komputera, dla gier komputerowych. I to w zasadzie od najmłodszych lat. Jeżeli w wieku kilkuletnim dziecko złapie bakcyla na sport, to nie będzie siadało przed komputer, bo będzie go ciągnęło do rówieśników, do grupy, do gry zespołowej. Jak podkreśla trener małych piłkarzy, na tym etapie treningów jest to bardziej w charakterze zabawy, lecz nie zamyka to drzwi do dalszej kariery piłkarskiej. Wręcz przeciwnie, klub dla amatorów przygotowuje dzieci do przyszłych sukcesów w tej dziedzinie. Ważne jest wsparcie finansowe, które płynie od rodziców i z budżetu gminy. Na tą chwilę jest to zabawa. Oczywiście mamy ambicje, żeby dzieciaki swoimi umiejętnościami mogły wchodzić do drużyn, już które są w naszej gminie. Ale nie zamykamy przed nikim drogi. Na tą chwilę ogólna rozwojówka, żeby dzieci zobaczyły, że można inaczej mieć wolny czas zorganizowany. Zdajemy sobie sprawę, że poziom kosztów tego treningowania nie może być zbyt wysoki. Nie może być taki jak w komercyjnych szkółkach w miastach. Na pewno muszą za tym iść środki finansowe przede wszystkim. Trzeba angażować w to ludzi, trenerów na naszym terenie, których nie brakuje. Oni są dostępni, no tylko oczywiście no, jakaś bonifikata no, musi tutaj być. Wójt gminy nie chce poprzestać na aktywności jednego klubu i zapowiada rozwój takiej działalności sportowej również w innych dyscyplinach. Też chcielibyśmy zainwestować w boiska wielofunkcyjne, żeby właśnie ta interdyscyplinarność sportowa była w gminie szeroko pojęta. Inne miejscowości powinny brać przykład ze Spiskiej gminy, której czynności pozwalają na rozwój dzieci już od najmłodszych lat i odnalezienia sportowego ducha. To był jeden z tych meczy, które ciężko zakwalifikować jako przegrane czy wygrane. Wprawdzie podczas piątkowego spotkania nowotarskie Szarotki nie uzyskały bramkowej przewagi, ale spełniły się oczekiwania trenera drużyny, by nie wypaść z pierwszej szóstki tabeli. Mariusz Opyt. To nie był mecz, z którego nowotarzanie mogliby być dumni. Już w pierwszych 10 minutach spotkania Orlik Opole zdobył 2 bramki. Trener Szarotek na konferencji prasowej nie winił za to całej drużyny, ale poszczególnych zawodników. Szczególnie mając na myśli Macieja Surkę, który w pierwszych minutach meczu, straciwszy krążek przed własną bramką, stworzył okazję do pierwszej bramki dla Orlika. Takie bramki, które dostaliśmy pierwszą i drugą, to jest odpowiedzialność indywidualna zawodnika na lodzie. Nic więcej. Tutaj nie można winić drużyny, ani nie można winić zespołu, tylko winić indywidualnie, personalnie zawodnika, który ma w tym momencie ponosi indywidualną odpowiedzialność na lodzie. Niemal wszystkie bramki padły w pierwszej tercji. Wynik w trzeciej części spotkania wyrównał Gruszka i remis 2-2 utrzymał się aż do końca dogrywki, co poskutkowało karnymi. Decydujący rzut karny wykonał Nikiforow z drużyny Opola i tym samym Orlik wygrał całe spotkanie. A drużynie Podhala dostało się nie tylko za słabą grę, ale też za karne. Te karne wykonywaliśmy źle i słabo. Bo karnego też trzeba umieć strzelić. Tak? Ja wiem, że bramkarz broni, czy tam Marek, czy nie Marek, ale karne trzeba też, zawodnik też umie strzelić. Musi umieć strzelić. My wykonaliśmy te karne słabo. Z meczu zadowolony jest za to trener Orlika Opole Jacek Szopiński. Wprawdzie jego drużyna plasuje się obecnie na 7. miejscu tabeli, zaraz za Unią Oświęcim, ale Szopiński wierzy, że jeszcze nic straconego. Dla nas był bardzo ważny. Potrzebujemy jeszcze punktów, bo jeszcze cały czas jesteśmy w grze o tą 1/6, aczkolwiek jest ciężko, bo Unia ma to jednak przewagę tych punktów i też sama punktuje. Kolejny mecz Szarotek już jutro w Miejskiej Hali Lodowej o 18:00. Podhale zmierzy się z Naprzodem Janów. To już była ostatnia informacja, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Na koniec chciałabym poinformować, że jutrzejsze wydanie wiadomości się nie ukaże, gdyż od godziny 18:00 będziemy transmitować mecz hokeja. Zapraszam do kibicowania i życzę udanego wieczora. Dobranoc.
Góralski przystanek to miejsce, które spotka się z prawdziwą góralszczyzną. To nie ino sklep z wyrobami regionalnymi, ale też wypozycalnia regionalnych strojów, komis rękodzieła ludowego, a nada syćko miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytamy pięknie. Nowy targ, osiedle Bór 1A. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Bianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud. 600 935 876. Zadzwoń.